odpala. Fajnie, fajnie. Się trochę zaciębiłem. Można to tak powiedzieć. Nie ma jeszcze tu live'a. Zaraz będzie ten live pewnie. Aha, dobra, muszę jeszcze raz odświeżyć, muszę. No dobra, jest live, czyli muszę teraz udostępnić. Udostępnić społeczność. A i tutaj, dobra, udostępniam na społeczności. I muszę jeszcze wziąć klawiaturę. Bo bez klawiatury to lipa. No to jest tak słabo bez tej klawiatury. Jest klawiatura, zaraz czat będę czytał, się ma wszystkim jak coś. Siema, siema. Ustawiajcie na Full HD jakość, bo jest Full HD. Ustawiajcie na Full HD. No siema, 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 stry, co tam? Jak ten dzień? Dobrze, dobrze. W sensie ja dzisiaj to tak spałem, bo w ogóle jakoś się tak średnio czułem. Co jeszcze w ogóle? Taki śpiący dzień, no nie? Taki śpiący, taki ciężki dzień mam dzisiaj. Pozdrawiam stryj, pozdro, pozdro i twoich kolegów Mikołaja i Patryka. Siema, siema. Siema wszystkim. Dobra, otwieram sobie piwerko. Dobra. Ja stoję, można live'a robić, co nie? Siema, siema, co tam? Jak tam, jak tam? Kurde. Takie wredne też coś. To się, wiecie. Nieważne. Nawet pewnie widać i słychać po głosie, że dzisiaj to jestem taki, wiecie, mega zmarnowany. Uj, jaki głos. Jak będę miał chrypkę, to bardzo dobrze, bo wtedy mi się coś uda zrobić. Tylko właśnie jak chrypkę będę miał. Bo jak nie będę miał, to nie. Zmieniłem plany. Nie chcę, co ty, już wiesz, już jest za późno. Dla mnie to jest, wiesz, czy ja mam, czy nie mam, to jest po prostu obojętne. Na pewno obojętne. Bo mi tam, wiesz, na włosach nie zależy. To tylko włosy, tak. Bez nich da się żyć. W sumie fajnie. Takie podejście na luzie, takie bardziej wartościowe podejście, no nie, a nie że ten, nie wiem, tak by mi zależało na włosach, no nie, i tak bym bardzo się tym przejmował, martwił, wiecie. Kiedyś, ojojoj, chwila. Musiałem też coś wziąć stąd, ale tak to powiem wam tak, że się przeziębiłem, no nie? Piszcie mordki na czacie, jak tam u was.
przeziębiłem się i... No i to jest tak, że kurczę, nie lubię być przeziębiony. Czy lubię? Zależy, jak mi się nigdzie z domu nie chce wychodzić, to wiecie, to wtedy po prostu ten. To lubię sobie, wiecie, poleżeć. Jak jestem przeziębiony, to wiecie, lubię sobie poleżeć, wiecie, filmy pooglądać, no nie? Jakieś na YouTube, czy po prostu filmy takie, wiecie, normalne, w sensie długo, no wiecie o co chodzi. Siema, siema, skryba. Nie, co ty? Ojej. Co można powiedzieć, to to, że ja naprawdę, wiecie co, wczoraj miałem super gości, no nie, fajny dzień, super spędzony. No i wczoraj też w końcu udało mi się zrobić ten Android, bo wiecie o tym, że tam narzekałem na Roota. W sensie, powiedzmy teraz Revolut mi działa, ale nie mogę płacić, no nie mogę płacić telefonem. Ale to dla mnie nie jest problem, bo mam kartę taką fizyczną. Wziąłem sobie też portfel, wiecie, kartę dowód osobisty i jeszcze w ogóle od dużego Bena kartę włożyłem do portfela, więc jest na luzie. Roota się nie... Roota... Root, rotate, czy jakoś tak, tego Roota się nie pozbyłem, ale po prostu mogę sobie w końcu korzystać z w sensie... A tak nie korzystam, bo nie mogę płacić telefonem. O! No i to tak w skrócie. A tak to to. Patryk, tylko wiesz, pewnie tak, ale to wiesz, przygotowania, no nie treningi. Chociaż pewnie bym ten... Chociaż pewnie jakbym zamiast powiedzmy tego pił coś zdrowego, coś co by mi powiedzmy pomogło, tak? Pomogło właśnie w treningach, pomogło nabrać masy, ogarnąć się, no to tak, no nie? To tak właśnie, żeby po prostu dobrze ćwiczyć, nabrać masę i tak, żeby się przygotować, no nie? Bo ja obecnie nie ćwiczę, wiesz? Ja obecnie nie ćwiczę, bo... no bo nie trzeba ćwiczyć, tak? Mi to tam, wiecie, mi to tam ćwiczenia, żeby mieć jakieś mięśnie, nie wiadomo jakie, to to... Jakoś mi to nie jest potrzebne. O. A mi się, wiesz, mi zależy bardziej na zwykłej budowie ciała. Ja to tam na wygląd w ogóle nie patrzę, bo nie jestem jakimś tam... Trzeba jeszcze się upodabniać na przykład do takiej kobiety jak... nie wiem... Już w ogóle nawet jak patrzę na Dodę, to mi się odechciewa w ogóle myśleć o tym, żeby patrzeć na wygląd. A jak spojrzę na jej wygląd, to mam tylko jedno słowo. Ble. W ogóle, jeżeli chodzi o charakter, to też takie... Najważniejszy jest charakter, nie wygląd. Siema Music, co tam? Co tam Music? Jak masz charakter itp. To super. Jak masz fajny tak charakter, to jest git.
A jak masz taki charakter, powiedzmy, że dla kogoś jesteś, nie wiem, niemiły, wredny, podły czy coś takiego, to to jest najgorszy charakter, tak? Co tak szumi? Właśnie. Właśnie, sorry, że szumi, ale to laptop. Ja sobie jeszcze zobaczę, jak mnie słychać. Jakość jest Full HD. Sorry, sorry. No i sorry za beknięcie. Bo po prostu, wiesz, położyłem telefon na laptopie, a laptop właśnie ten, jak to się mówi? No jest głośny, no. W skrócie mówiąc. Music, bo położyłem telefon, tak? Na laptopie, a laptop jest głośny. No i mikrofon, trochę może odsunę. No i mikrofon wyłapuje, tak, te szumy. A nie, bo jak odsunę, to nie będę tak bardzo, nie będę widział. Troszeczkę mogę, mogę. O, dobra. Tak, żebym wiedział, wiecie, jak to się mówi, żebym wiedział po prostu wasze wiadomości, wasz czat, bo robię sobie po prostu live'a z tylnej kamerki i powiem wam tak, że jak będzie laptop, to będę zazwyczaj robił po prostu z tylnej kamerki live'y, bo wtedy macie Full HD jakość, no i wtedy jest po prostu lepiej. O wiele lepiej. A tak, piwko mam, wiesz, jedno piwko po live'iku pewnie, pewnie po live'ie sobie pójdę, nie wiem. No ja się dzisiaj wcześniej kładę, mordy. Będę sobie oglądał jakieś filmy czy coś. No na pewno, poczekajcie chwilę. Kurde. Wujek Seba się przeziębił. W telefonie tak, w telefonie mogę nagrywać 4K 60 klatek, ale dzisiejszy vlog jest po prostu Full HD 30 klatek, dlatego że chciałem zobaczyć, jaka jest jakość, tak, Full HD w 30 klatkach, jak się nagrywa właśnie w tej rozdzielczości. Tym telefonem, bo jeszcze w tej rozdzielczości, powiedzmy, nie nagrywałem, więc chciałem zobaczyć, czy ładnie, czy to dobrze wygląda, czy nie. I stwierdzam, że to bardzo dobrze wygląda. Wiesz co? To jest książka akurat. Tył Neymar. Neymara mam. Nie wiem, czy widać. O, jakoś tak pokażę, bo mi się dzisiaj, wiecie co? Dzisiaj mi się nie chce podnosić, dzisiaj mi się nie chce chodzić. I typy, bo przeziębiłem się, dzisiaj jestem jakiś taki, no nie do życia, no nie? Taki, no tak lipny, no nie? Siema, siema, Beyblade. Siema, siema. Co tam? A, dzisiaj to tak, wiesz, powiem ci, Beyblade, że dzisiaj mam bardzo ciężki dzień. Spałem, leżałem w łóżku, w ogóle.
Można powiedzieć, że lipa. Ale pewnie jutro dobrze się już będę czuł, więc nie narzekam. Nie wolno narzekać. Co tam z narzekania, co nie? Z narzekania się nic nie ma, mordy. Sorry. Sorry, mordy. Tak jakoś właśnie odbiło. Kurde, właśnie zastanawiam się. Zastanawiam się, mordy. Musicie mi doradzić. W sensie proszę was o to, żebyście mi doradzili, bo zastanawiam się, co jutro dodać na kanał. Jakie daily? Jakie daily jutro dodać na kanał? I jak będzie całkiem dobra pogoda, to oczywiście będę się dobrze czuł. Nie, w sumie jutro nie, bo miałem dzisiaj jechać na Sierakowice, ale to wiecie, deszcz itp. I lipa była, ale kurde. Ale co byście jutro chcieli zobaczyć na kanale, bo tak się zastanawiam, bo jak nie będę teraz wychodził nigdzie z domu przez z powodu przeziębienia, to ten, to po prostu no wtedy live w domu, tak? A w domu nie wiem właśnie co nagrywać, tak, w sensie różne tematy, ale tak nic mi nie przychodzi do głowy. Już ten, już mordy przechodzę na czat, bo ustawiałem coś jeszcze. Podróżniczy, no właśnie ten, właśnie najbardziej to ja tęsknię za kontentem podróżniczym, bo w tym się tak naprawdę, wiecie, najlepiej czułem, zajebiście się czułem w kontencie podróżniczym, lubiłem, wiecie, jeździć, pojechać tam, tak się coś działo, tylko teraz to na pewno nie pojadę, bo właśnie się przeziębiłem i będę pewnie na chacie siedział. Dobra, w ogóle ten telefon ma zajebisty mikrofon, tak wam powiem. Jest przecież Staś Beyblade na kanale, tylko dla wspierających, ale jest. Ojej, może tabaczki się zażyje, co mordy? Może tak trochę ta baczka by pomogła, rozruszała, w sensie pomogła, w sensie po prostu takim, że oż kurde. Dobra. Zrobię to później. Aha. Aha, czat na żywo. Halo. Tylko gdzie ona jest? Ojej. Tam jest, idę po nią, idę mordy po nią.
Szkoda, że nie po dziewczynę, której aktualnie nie mam. Na razie bym nie chciał. Oj, bo chcę się skupić najbardziej, to wiecie, najbardziej to chcę się skupić na kanale. Dobra, jest. Ciężko, kurde, wchodzi, jak się jest przeziębiony i katar się ma. No jeszcze katar, kurde! O ja, co tam dzisiaj porabialiście, co tam dzisiaj mordy porabiacie, ja w ogóle, ej, muszę kiedyś być mordy na Woodstock, bo tak mnie ciągnie na Woodstock i jest to w ogóle, jest to pewny punkt w moim życiu, że muszę pojechać na Woodstock i w sensie wiem, że ten u nas Woodstock to nie jest taki Woodstock jak w Stanach, ale nadal fajny, nadal spoko. O ja. O, odżyłem trochę mordy. Kurde, ten cholerny katar. Piszcie na czacie, piszcie mordki. Jak się wam podobał wczorajszy taki filmik z widzami? Sorry, mordy, naprawdę przepraszam was za moje przeziębienie. Wczoraj w ogóle jechałem w nocy rowerem. Tak sobie usiadłem obok kebaba i jakieś trzy dziewczyny siedziały i do mnie tak, żebym się do nich przyłączył, wiecie. Mówię, no dobra, siadam obok nich, co nie? I tak sobie gadamy. I nagle zaczynają do mnie mówić, że nie są stąd, gdzieś tam obok Skierek, czy coś takiego. I mordy po prostu w ogóle potem zaczęli nawijać, że ja nie jestem Polakiem, że jestem właśnie Ukraińcem. I w ogóle tak wam powiem, że teraz ludzie to wszędzie właśnie Ukraińców widzą, no nie? Ja, i powiedziała, że mam taki, miałem taki, że niby mam akcent, że mam akcent taki ukraiński, no nie? W ogóle wam powiem, że nie no uśmiałem się, no nie? Uśmiałem się, naprawdę się uśmiałem. Siema, Andrzej, co tam? Jak się telefon sprawuje? Bardzo dobrze. Ogarnąłem sobie lepszego Androida, już bez, wiesz, już taki ogarnięty jest. W sensie nadal nie mogę na przykład płacić telefonem. No co przeszkadza, tak, bo to jest... Ułatwiało życie, ale ten...
Ale tak to ogarnąłem ten telefon mordy. Bardzo dobrze działa, jest super. W ogóle ten, był tutaj Android 9 i wgrałem tak naprawdę Androida 10. Więc sztos, sztos, bo to jest najnowsza aktualizacja właśnie Androida, Android 10 do Samsunga S9. Tak, mam Ruta, no. Bo jak mi widz dał telefon, to właśnie chyba wgrał z Ruta, no nie? Inaczej, wtedy lepsza, najlepsza jakość. Wiesz co, dzisiejszy vlog to był po prostu Full HD w 30 klatkach, nie w 60. A to, tak to na przykład ten live też jest po prostu Full HD, tak? No płatność nie przejdzie, jak... Właśnie, właśnie, płatności nie przejdą, jak się ma Ruta. W sensie nie można płacić telefonem, jak się ma Ruta, ale... ten jak ten Android, który był właśnie, jak mi widz przesłał ten telefon, to po prostu ten to Revolut mi nie działał, no nie na tym Androidzie, który był wtedy, jak dostałem od widza telefon i od razu go włączyłem. A teraz wgrałem Androida 10 i teraz właśnie Revolut mi przechodzi, czyli nie widzi tej blokady. No spoko, Andrzej, spoko. Siema, siema, Imbir. Co tam u ciebie, Imbir? W sensie to jest tylko 60 klatek, to jest klatkowanie. W sensie no lepiej się nagry... W sensie jak jest 60 klatek, to lepiej, tak? Ale to... Dzisiejszy vlog ten w 30 klatkach też jest sztos. Ale chyba, wiecie co, chyba będę, raczej będę sobie po prostu nagrywał w 4K, to takie jak będę gdzieś jechał czy coś, no nie? Czyli takie podróżnicze, to bardziej będę w 4K nagrywał, i to w 60 klatkach, bo właśnie, wiecie, ja się tak zastanawiam, no nie? Lato, całe lato, 2 miesiące mogłem właśnie wykorzystać na content podróżniczy, totalnie skupić się na tym, jeździć do różnych miejscowości, może, no też była możliwość do innych miast, jeździło się do Warszawy tylko, ale to tylko do Warszawy, no nie? I właściwie to byłem w jednym miejscu i w centrum, ale tak to wiecie, no różne miasta, chciałbym na przykład Poznań odwiedzić, zwiedzić, zobaczyć, jak wygląda, w sensie ja chyba kiedyś byłem w Poznaniu, ale to chyba tylko przejazdem, no, byłem. Kurde. Ale przeziębiony jestem, co? Stream z GTA? Nie mam konsoli. Kurde. Ale to przeziębienie mnie mordy złapało. GTA jest na telefon? Ja mam jedynie GTA San Andreas na telefon, więc jak się uda i nie będzie lagowało, no to może zrobię streama, po prostu wiecie, na telefonie z GTA San Andreas, może z Call of Duty Mobile, albo w ogóle też z innej gierki jakiejś na telefonie, co jest. Oj, powiem wam tak, że fajnie jest być przeziębiony, bo wtedy człowiek tak sobie myśli, o, posiedzę w domu,
No nie wychodzę, że nigdzie wtedy nie wychodzę, a tak to ciągle wychodzę, no nie, tak to ciągle gdzieś jadę na miasto, gdzieś tam, tutaj, tam, no nie. Ale mi tak właśnie brakuje takiego ogarnięcia się, takiego poleż sobie w łóżku, nabierz sił. I wtedy, no nie, znowu tak, żeby działać, żeby znowu po prostu działać, lecieć do przodu. Ale nie tylko z kanałem, też w życiu prywatnym, osobistym, no nie? Kurde! Szlak by to! Oj, powiem wam tak, że dzisiaj już chyba nic nie nagrywam. Nie robię tego, jak się mówi. Już dzisiaj chyba później nie robię live'a, tylko pewnie już będę w łóżku. Zjem sobie coś jeszcze. I sobie po prostu coś pooglądam. Albo na YouTube, albo jakiś zwykły film. A mam ochotę obejrzeć jakiś taki zwykły film, bo ciągle na tym YouTubie siedzę. No tutaj się gdzieś tam tęskni za oglądaniem zwykłych filmów. Nie ma, ale napisz do mnie na Instagramie, to po prostu będziesz wiedział, o co kaman. Mam węch, a czemu o to pytasz? No mam. Ojej. Ale łeb. Ale głowa zaczęła boleć. Oż ja nie mogę. To do mnie napisał. Kurde. Pozdrawiam Marcina T. Niech każdy po prostu przestanie gadać o tym COVID-zie, dobra? Basz mnie. Mnie ręka świerzbi. Mordy, teraz to będą live'y właśnie do 20:10 maksymalnie, będą codziennie u mnie na kanale. Więc w ogóle wczoraj nie było. No, wczoraj nie było, ale wczoraj to wiecie. Wczoraj to trochę. Wczoraj to tak. Byłem na mieście, wiecie, wieczorem, tak. Przedwczoraj miałem w ogóle też nagrywać kolejną część zbieracza butelek, ale co? Nie udało mi się. Bo po prostu wiecie, no, jak to się mówi, zachciało mi się bawić z telefonem, żeby się pozbyć ruta, nie pozbyłem się, ale w sensie, dobra, tutaj jak mówiłem, że Androida wgrałem 10, nie 9, a była 9, no jak właśnie ten to cały system, cały Android sobie przedwczoraj usunąłem, mordy.
macie usunąłem, czyli po prostu telefon mi pisał, że trzeba wgrać nowy software, albo że nie ma go. I tak wiecie coś, siedziałem sobie do drugiej w noc, do trzeciej, totalnie zielony, nie wiedziałem jak to robić, na YouTube poradniki. I wiecie co? Według poradnika robiłem wszystko dobrze, ale mi właśnie, jak w nocy robiłem, to mi jedna rzecz mi po prostu umknęła. Jak się ogląda poradniki, to nigdy nie wolno przewijać, tylko trzeba po prostu obejrzeć, zrobić te kroki, które podaje osoba na poradniku. Każdy krok po kolei, ale nie przewijać, bo jak będziecie przewijać, to może wam coś uciec, wiecie. I po prostu jak się wgrywa Androida, to jest właśnie taki PIT, taki dokument jakby, coś takiego, i ja tego wtedy nie pobrałem, nie ogarnąłem i przez to właśnie mi po prostu ciągle fail wyskakiwał, czyli błąd bez tego PITa. Więc no kuźwa, wiecie, wkurzałem się, rano wstałem, mówię: ej, ale on tutaj jeszcze ten PIT no nie? Pobrał i tam wgrał do Dina. Kurde, no dobra, pobieram ten PIT. Już mam Androida sobie na telefonie, no nie? Wszystko dodałem ładnie. Pyk, poszło. I się udało. Patryk, niestety takiego urządzenia nie mam. Siema, Seszu. Pozdrawiam Polinę. Pozdrawiam, siema, siema. Ja. Czy dobry? Dobry. A dziwne jest to, że po prostu jakoś mi tak bardziej smakuje, bo ostatnio mi nie smakował i chyba przez ten kater, i takie jak go piję, to takie tak troszkę dziwnie smakuje. I to nawet nie wiem czemu dziwnie, tak. Bła. No po prostu dziwnie. Nie wiem, jak miałbym kaszel co najmniej. W sensie, dobra, może nie kaszel, ale... Muszę sobie zmierzyć gorączkę. Zobaczyć, czy mam gorączkę, czy nie. Bo ole ciepłe. Ej! O kurde. Silnik się nagrzał. Chyba tak, mordy. Ale powiem wam tak, że kiedyś właśnie mówiłem wam, że był taki czas, gdzie odpoczywałem od nagrywania totalnie. O, teraz jak nie miałem telefonu, no to robiłem tak, robiłem materiały na laptopie, ale marzy mi się taki, wiecie, no marzy mi się taki odpoczyneczek od nagrywania. Totalna cisza, w ogóle wolność od, wiecie, od nagrywania, od mediów, tak, nie wiem, tak z miesiąc co najmniej, tak odpocząć od tego, wiecie. Pewnie tak gadam, bo jestem przeziębiony i wiecie, i po prostu takie myśli są, zmęczony, przeziębiony, nagle taka
rozkminka, no nie? A wiadomo, że ja nie przestanę przecież nagrywać, w sensie, że ja bez nagrywania, bez prowadzenia kanału bym nawet nie dał rady, nie wiem, dwóch, trzech, no maksymalnie 5 dni, bo tam do 5 dni bym dał rady, ale jak miałbym przestać robić kanał na miesiąc, nie dałbym rady. To jest dla mnie jak palenie papierosów. Musisz zapalić, bo jesteś od tego uzależniony, bo to na przykład, nie wiem, lubisz. A w mojej sytuacji jest to takie coś, że ja kocham być youtuberem, kocham nagrywać materiały i będę to robił. I no i tego nie zostawię. Mordy, idę jeszcze odpalić live'a na fanpage, bo tam bardzo długo też nie było nic na fanpage. Bardzo długo ten mój fanpage, to wiecie, może jeszcze nie zaczyna umierać, ale muszę tam zwiększyć po prostu aktywność, coś dodawać, coś tam robić, żeby tam ludzie byli aktywni, żeby to żyło. Dobra, mordy, dzięki za oglądanie tego live'ika, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, aby obejrzeć najnowsze dzisiejsze daily, które jest na kanale, już wam pokazuję, które. No i oczywiście, żeby jeszcze sobie pooglądać po prostu ten wczorajsze daily, to jest wczorajsze daily, to jest taki filmik i to jest dzisiejsze daily. Wbijajcie na to dzisiejsze daily. O, a my tutaj jesteśmy. Siemano. O. Strzelec.